Rozpoczynamy naszą 15-dniową pielgrzymkę do Grecji i Turcji śladami świętego Pawła. Pielgrzymka, która jest pielgrzymką nadzwyczajną, ponieważ nie jest związana tak bardzo z pobożnością maryjną, gdzie w szczególny sposób pielgrzymi udają się do Lourdes, Fatimy, La Salette. My idziemy na południe, tam gdzie rozpoczynało się chrześcijaństwo. Jedziemy do miejsc, gdzie święty Paweł zakładał pierwsze gminy chrześcijańskie. Dlatego chciałbym, aby każdy z nas, który będzie wracał z tej pielgrzymki, mógł wrócić z wiarą pogłębioną, z wiarą dojrzałą. Aby te listy świętego Pawła dotykały nas tak bardzo głęboko, abyśmy potrafili bardziej rozumieć tę myśl Pawłową, który był największym misjonarzem świata, który jako poganin, jako Szaweł, nawracając się, przyjmując imię Paweł jako już nową osobę, on, który przedstawiał światu Chrystusa, chcielibyśmy, aby też pomógł nam zrozumieć Chrystusa poprzez te wszystkie miejsca, które będziemy zwiedzali. Dlatego zapraszam wszystkich do oglądania tego, co będziemy sami przeżywali. Wybieramy się z wielkim stresem, ze strachem, ponieważ nie wiemy, co nas czeka. Tym bardziej spodziewamy się wysokiej temperatury. Wiemy, że będzie się to wiązało z jakimś cierpieniem, ale im więcej bólu, cierpienia, tym więcej jest pożytku ducha. Dlatego chcemy, aby to wszystko zakończyło się wielkim szczęściem. Dlatego niech Bóg nas prowadzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy na granicy z Czechami. To państwo ma zaledwie 10 milionów mieszkańców. Stolicą jest Praga, która ma 1 200 000. Do większych miast należą jeszcze Brno, Ostrawa, Pilzno. Katolicy w tym państwie stanowią zaledwie 39%. Przejeżdżamy także przez Słowację, która do 1 stycznia 1993 roku była częścią Czechosłowacji. Obecnie w wyniku aksamitnej rewolucji po raz pierwszy od 1000 lat uzyskała pełną niepodległość. Obecnie powoli dojeżdżamy do granicy z Macedonią, którą zapamiętamy poprzez liczne przeżycia, takie jak żądanie okupu, bezprawie. Współczesne terytorium państwa leży na obszarach starożytnego Królestwa Macedonii, które obejmowało swym zasięgiem tereny współczesnej południowo-zachodniej Bułgarii i północnej Grecji. Najsłynniejszym władcą założonego w VI wieku przed naszą erą Królestwa Macedonii był Aleksander Wielki, żyjący w IV wieku przed naszą erą. Po jego śmierci Macedonia, podobnie jak reszta rozległego imperium Aleksandra, została podzielona między rywalizujących ze sobą władców. Pokonana w końcu przez Rzymian, stała się w 148 roku przed naszą erą prowincją rzymską. Wkrótce Rzymianie zaczęli wykorzystywać strategiczne położenie Macedonii, która kontrolowała najkrótsze połączenie z nad Morza Adriatyckiego, nad Bosfor i dalej do Azji Mniejszej. W okresie rozpadu Cesarstwa Rzymskiego w VI wieku naszej ery region ten zasiedlili Słowianie, których potomkami są współcześni Macedończycy. Do czasu podbicia przez Turków osmańskich w końcu XIV wieku Macedonia znajdowała się kolejno pod panowaniem greckim jako część Bizancjum, bułgarskim i serbskim. W chwili upadku władzy osmańskiej na Bałkanach w końcu XIX wieku zarówno Bułgarzy, Serbowie, jak i Grecy utrzymywali, że posiadają historyczne i etniczne prawa do Macedonii. W wyniku wojen bałkańskich w 1912 i 1913 roku obszar Macedonii został podzielony między 3 kraje, roszczące sobie do niego prawa. Największa serbska część regionu, Wardar Macedonia, została wcielona przez Serbię do utworzonego po I wojnie światowej Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowanego w 1929 roku na Jugosławię. Macedonia proklamowała niepodległość w 1939
1991 roku faktycznie pozostawała częścią byłej Jugosławii do 1992 roku. W 1993 roku została przyjęta do ONZ pod tymczasową nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Kontrowersje dotyczące nazwy wynikają ze sprzeciwu Grecji, która uważa, że nazwa Macedonia jest nazwą historyczną części jej terytorium. Obecnie Macedonia posiada zaledwie 2 miliony mieszkańców. Stolicą jest Skopje, które posiada ponad 500 000 mieszkańców. Powoli wyjeżdżamy z Macedonii. Na każdej granicy żądają okupów, bardzo prymitywnych w postaci soczków 10-15, a tutaj w dodatku kazali naszemu kierowcy umyć stolik. Pytamy dlaczego ci ludzie, którzy jeszcze niedawno uwładnięci wojną domową, którzy żądali litości i pomocy z całego świata, teraz tak bardzo są nieludzcy. Jesteśmy w cudownym miasteczku Katerini, na terenie Grecji. Przed nami kościół prawosławny, cerkiew, gdzie już wcześniej rano odbywa się nabożeństwo prowadzone przez popów. Na terenie Grecji dominuje prawosławny kościół grecki, który posiada 95% wyznawców. Inne wyznania to także muzułmanie, zaledwie 1,5%, i katolicy 0,4%. Na ogólną liczbę mieszkańców 10 milionów, z czego 3,5 miliona zamieszkuje Ateny, niecałe 900 tysięcy Saloniki. Wielki rozkwit sztuki, literatury i filozofii, jaki miał miejsce w miastach Grecji pomiędzy 8 a 5 wiekiem przed naszą erą, wywarł zasadniczy wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. W Grecji szukali wiedzy i natchnienia uczeni i ludzie sztuki. Obecnie udajemy się do świętych Meteor. To jedno z największych i najważniejszych po świętej górze Athos prawosławnych centrów monastycyzmu na terytorium Grecji. W północno-zachodniej części ziemi tesalskiej już od dawien dawna wznosiły się w milczeniu i majestacie wielkie i dumne skalne giganty świętych Meteor. Na gołych szczytach błogosławionych przez Boga skałach śmiały i zdecydowany asceta odnajduje drogę, która prowadzi go do niebiańskich pokoi i kończy się oczekiwanym przebóstwieniem. Dlatego też skały znajdujące się pomiędzy ziemią a niebem stanowią swoisty obraz ascetycznej drabiny duchowego wzrastania. W XIV wieku święty Atanazy, założyciel monasteru Wielkich Meteor, nazwał je Meteora, co oznacza wiszące w powietrzu. Od tej pory święte Meteory stały się świadkiem Chrystusa, żywą tradycją jedynej świętej wiary. Celem monastycyzmu jest uświęcenie i przebóstwienie poprzez posłuszeństwo, ascezę i modlitwę. Mnisi dniem i nocą nieprzerwanie na nabożeństwach proszą nie tylko o swoje zbawienie, ale również i o zbawienie całego świata. Meteory w całości są ziemią świętą, miejscem świętym, stworzonym przez Boga i otoczonym Jego opieką. Niezliczone rzesze ascetów poprzez 600 lat wydeptało i uświęciło każdy zakamarek, przepaść, grotę czy też skałę tego miejsca. Zwiedzając monaster Przemienienia Pańskiego, można ujrzeć m.in. wieżę z 1520 roku z balkonem, na którą przy pomocy sieci niegdyś mnisi dostawali się do monasteru. Obecnie jest to muzeum folkloru, w którym są wyeksponowane stare naczynia i narzędzia pracy.
jest także pomieszczenie, w którym przechowywane są kości zmarłych. Przed nami monaster, styl bizantyjski, cegła przeplatana kamieniem. W monasterze przechowywane są też rękopisy i kodeksy o wielkim znaczeniu literackim, złote encykliki, patriarsze dokumenty i różne pisma o wielkim znaczeniu historycznym. Święte Meteory od października 1995 roku zgodnie z ustawą państwa greckiego, a także postanowieniem Świętego Synodu Kościoła Greckiego zostały ogłoszone miejscem świętym, niezmiennym i nienaruszalnym. Przed nami roztacza się widok na monaster świętego Mikołaja. Zorganizowane życie monastyczne pojawiło się tutaj w pierwszej połowie XIV wieku, a tutaj monaster Pantokratora. Jest to także ruina. Jesteśmy niedaleko miejscowości Kostaraki, gdzie się na chwilę zatrzymamy. Wciąż udajemy się na południe do centralnej Grecji. Klimat wybrzeża jest łagodny, podczas gdy w głębi lądu i na terenach górzystych zimy są ostre, a lata chłodne. Po drodze mijamy górzystą wyspę Eubeję na Morzu Egejskim. Oddzielona ona od Półwyspu Bałkańskiego jest wąską cieśniną. Zamieszkuje ją prawie 200 tysięcy mieszkańców. Tam uprawia się pszenicę, oliwki, winorośle. Wydobywa się węgiel brunatny i boksyty. Po drodze mijamy uprawy oliwek. Rozkwitłe oleandry jakby chciały się do nas uśmiechać. Centralna Grecja była miejscem narodzenia helenizmu starożytności. Faktycznie utrwalona historia zaczęła się w tych miastach, które później rozwinęły się w najważniejsze miasta starożytnego świata – Ateny, Delfy i Teby. Region ten przeżywał rozkwit również podczas okresu bizantyjskiego, kiedy miasta gęsto zaludnione, jak Teby, cieszyły się dobrze prosperującym handlem i rzemiosłem. A oto dojechaliśmy już do Termopil. To sławne miejsce historycznej bitwy między Spartanami dowodzonymi przez Leonidasa i perską armią Xerxesa. Bitwa ta miała miejsce w 480 roku przed naszą erą. Tam jest napisane w tych górach na pomniku: pamiętaj, Sparto, że polegliśmy wierni Tobie. Jest także pomnik dla Tesalczyków, którzy też tutaj polegli. Olbrzymi pomnik i 300 cyprysów poświęconych jest bohaterskim Spartanom. Wzdłuż wybrzeża udajemy się do Aten, gdzie będziemy przebywali przez 2 dni. Grecja rozpoczęła swoje istnienie właśnie stąd, z Aten, i całe jej dzieje, cały czas związane były z tym miastem, jedną z najstarszych stolic zachodniego świata. Przejeżdżając ulicami obok rosyjskiego kościoła, obok łuku Hadriana, wreszcie dojeżdżamy do Narodowego Muzeum Archeologicznego. Muzeum to posiada znaczenie międzynarodowe ze względu na swe zbiory starożytnej greckiej sztuki. Unikalna w świecie jest kolekcja sztuki mykeńskiej ze złotą biżuterią, sztuki cyklackiej, figurki idoli oraz pochodzące z okresu archaicznego znane posągi młodych mężczyzn zwane kurosami. Przed nami jest chłopiec o rysach afrykańskich, czyli niewolnik, na koniu z okresu helenistycznego, czyli z II wieku przed naszą erą. Wszystko rzeźby znaleziono niedaleko wyspy Eubeja.
ponieważ tam musiał zatonąć kiedyś statek z tymi różnymi rzeźbami z różnych epok. Rzeźba Perseusza. Jesteśmy w sali rzeźby z okresu helenistycznego, trzeci, drugi, pierwszy wiek przed naszą erą, a tutaj Posejdon, który trzymał trójząb i na dole jest delfin, symbol Posejdona, boga morza. Bogini Afrodyta, tutaj Amoryk. Rzeczy złote, przeważnie należące do kobiet, znalezione przez Szymana w grobowcu. Przedmioty pochodzące z XVI-XVII wieku przed naszą erą. Wagi z grobowców dokonane ze złota, które ważyły dobro i zło całego życia. I wreszcie dojeżdżamy do Akropolu, do 156-metrowej skały dominującej nad miastem. Jest dobrze widoczna z każdej części Aten. Białe kolumny Partenonu kontrastują z błękitem nieba, który nadal pozostaje nieśmiertelnym symbolem geniuszu człowieka. Wykopaliska archeologiczne na zboczu i płaskim wierzchołku ujawniły, że święta skała była po raz pierwszy zamieszkała w neolicie, to jest około 6000 lat temu. Najpierw podziwiamy Odeona Herodesa Attykusa, który zniósł go w II wieku na cześć swojej żony Pegilli. Ma kształt właściwy teatrom starożytnym w Rzymie. Mieści około 5000 widzów. Dzisiaj jest głównym miejscem ateńskiego festiwalu, prezentującego każdego lata koncerty, recytale i przedstawienia dramatyczne. Tu m.in. występował Carreras, Placido Domingo, Paparotti. Przed nami Areopag, gdzie święty Paweł przemawiał do Ateńczyków, mówiąc im o prawdziwym Bogu. A na prawo od Propylejów znajduje się świątynia Ateny Nike, znana także jako świątynia bezskrzydłego zwycięstwa. Zbudowana w V wieku przed naszą erą dla uczczenia greckich zwycięstw nad Persami. W tej małej świątyni Ateńczycy składali hołd Atenie bez skrzydeł, tym samym nie mogła ich opuścić. A teraz widzimy cudownie zachowaną świątynię Hefajstosa wraz z ateńską agorą. Widzimy Partenon. Jest to świątynia dziewicy Ateny, a tutaj Erechtheion. Jest od razu poznawany po wspaniałych kariatydach, czyli młodych kapłankach, które podtrzymują dach świątyni swoimi głowami. Następnie udajemy się do Muzeum Akropolu. To muzeum usytuowane jest w południowo-wschodniej części Akropolu i przechowuje bezcenne archeologiczne znaleziska. Wystawa urządzona jest w porządku chronologicznym, poczynając od okresu archaicznego, 8 wiek przed naszą erą, przez okres klasyczny, 5 wiek przed naszą erą, do helenistycznego i rzymskiego. Przed nami jest Maskoforos, człowiek dźwigający cielątko na ramionach. Jest to wyjątkowo piękna rzeźba ze względu na swą kompozycję i formę plastyczną. Wszystko kiedyś było polichromowane. Niestety na skutek wieków farba zeszła. Tutaj widzimy Korę, czyli jest to posąg młodej dziewczyny z charakterystycznym dla okresu archaicznego uśmiechem. Herosi byli rozebrani. Kory, dziewczęta były zawsze przedstawiane w ubraniu. Wszystkie rzeźby były znalezione na terenie Akropolu, gdzie wybudowano świątynię Ateny. Atena jest mityczną boginią mądrości, sztuki, nauki, rękodzieła i wojny o słuszną sprawę. Widzimy posąg Ateny, na głowie miała hełm i opleciona była wężami. To ona wyskoczyła w pełnej zbroi z głowy Zeusa, swego ojca. Jest opiekunką Aten. Podczas wojny z Persami w 480 roku przed naszą erą Akropol został splądrowany.
To, co możemy oglądać dzisiaj, powstało w dużej części zarządów Peryklesa między 460 a 429 rokiem przed naszą erą. Przed nami wzgórze Lykabet z kościołem świętego Jerzego. Tam teatr Dionizosa oraz świątynia Zeusa olimpijskiego. Ogromna świątynia, nawet zastanawiano się, czy była zadaszona. Żegnamy powoli Akropol. Miejsce znane na całym świecie. Miejsce, które jest pamiątką dawnych czasów, gdzie ludzie wciąż szukali prawdziwego Boga. Przed nami stadion ateński. Został przebudowany przed pierwszymi igrzyskami olimpijskimi ery nowożytnej w 1896 roku. Stoi na miejscu starożytnego stadionu wybudowanego w 330 roku przed naszą erą. Wisznia ma długości 350 metrów. Szerokość wynosi od 2 do 4 metrów. Stadion może pomieścić 60 tysięcy widzów. Przed nami parlament, uniwersytet oraz Biblioteka Narodowa, zbudowana w stylu doryckim. Wieczorem udajemy się do tawerny na plakę. Plaka jest tym, czym Kent Garden dla Londynu lub Montmartre dla Paryża. Dla Ateńczyków jest dzielnicą bogów. Od starożytnych czasów była centrum Aten, a znajduje się u stóp skał Akropolu. Plaki nie spotkamy nigdzie indziej. Jest pełna życia przez cały czas, bowiem wiele tutaj tawern, restauracji, nocnych klubów, kawiarni. Między nimi kręcą się turyści. Przed nami kościół z XI wieku, wybudowany na planie krzyża greckiego, kościół biskupów ateńskich, przecionek dobudowany w XII wieku. Wszystko ozdobione mozaikami, czyli szkiełkami, pod którymi znajdują się złote blaszki. Teraz przed rzymską agorą. Agora to rynek handlowy. Widzimy pozostałości po propylejach, czyli bramie, gdzie znajdowało się wejście, tak jak na Akropolu. Cudowne sklepy ze złotem, biżuterią, a my już przygotowujemy się do radości przebywania w tawernie.
I oto wcześnie rano opuszczamy Attykę i udajemy się na Peloponez, na ogromny półwysep do starożytnego Koryntu. Przejeżdżamy ponad kanałem korynckim, który łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Od starożytności starano się przeciąć istmus, który łączył Attykę z Peloponezem. Jednakże kanał ten był gotowy dopiero w XIX wieku. Peloponez, ten ogromny półwysep, kształtem przypomina liść morwy. Zgromiłem smugnicy, tak, jak święty Paweł to swego czasu czynił, z bólem serca. To jest ta mównica, z której, że tak powiem, z przedstawicielem tego miasta wiódł spór święty Paweł. W Koryncie zachowały się ruiny świątyni Apolla z VI wieku przed naszą erą, z monolitycznymi kolumnami niezwykle rzadkimi w architekturze czasów starożytnych. W centrum znajduje się źródło Peirene, miejsce targu, teatr i odeon, kilka budowli rzymskich oraz trybuna, z której święty Paweł wygłaszał swoje kazania do Koryntian w 51 roku. A my udajemy się małą pętlą peloponeską do Myken. Nagie wzgórze z pozostałościami Myken i prawdopodobnie cytadelą Agamemnona wznosi się tylko 4 km od głównej drogi z Koryntu do Argos. Mykeny były ufortyfikowaną rezydencją królewską, otoczoną cyklopowymi murami. Nad wejściem jest ogromny głaz ważący około 10 ton. Widzimy także okrągłe grobowce. Według świadectw archeologicznych Mykeny były zamieszkane już od 3000 lat przed naszą erą. Ludzie żyli w małych osadach na równinie poniżej dwóch wzgórz. Mykeny rozkwitły w XIV wieku przed naszą erą. Oto jesteśmy w grobowcu Agamemnona. Grobowcu Agamemnona, oto brat Jerzy, który przypomni nam słowa Juliusza Słowackiego. A cichy jestem jak wy, o Atrydzi, których popioły śpią pod świerszczu strażą. Ani mię teraz moja małość wstydzi, ani się myśli, tak jak orły ważą. Głęboko jestem pokorny i cichy, tu w tym grobowcu smutku i pychy. Cieszę się, alleluja, całym ciałem pałem Panu oddawać chcę. Ręką prawą, ręką lewą, nogą prawą, nogą prawą, nogą lewą. Po drodze mijamy starożytny Akropol z frankońskim średniowiecznym zamkiem Lawisa na szczycie. Dojeżdżamy do Argos, który oddalony jest 6 km od Myken. Do rozkwitu Koryntu było to razem z Mykenami jedno z najsilniejszych miast w państwie. Argos ma kilka starożytnych pozostałości i bardzo ciekawe muzeum. Była tutaj widownia na 10 tysięcy osób. Epidauros znajdowało się także sanatorium lecznicze, razem z sanktuarium Asklepiosa, boga medycyny. Pełniło funkcję centrum medycznego dla pielgrzymów ze wszystkich regionów. Małym muzeum
można zapoznać się z receptami kuracji tam odnalezionymi. Leczono między innymi posługując się świętymi wężami. Tutaj za czasów rzymskich zbudowano miejsca hotelowe. Z tyłu znajduje się Odeon, gdzie odgrywano różnego rodzaju przedstawienia, aby zabawić kuracjuszy. Przed nami ogromny stadion. Z Epidauros przejeżdżamy do Naplio, do miejsca, które łączy w jedno nowoczesne uzdrowisko nadmorskie i Stare Miasto. W nim można znaleźć frankońsko-wenecki mur obronny i fortecę, która góruje nad wszystkim ze szczytu Palamidi. Naplio, pierwsza przed Atenami stolica Grecji, ma oryginalny czar i dlatego ściąga turystów przez cały niemal rok. I wreszcie piątego dnia, późnym popołudniem, dojeżdżamy do Tolo, miejscowości niewielkiej, ale znanej przez turystów, ponieważ cudowny krajobraz, wyspy na morzu tworzą niesłychaną atmosferę odpoczynku. Człowiek wchodzi w naturę i chciałby wciąż Bogu śpiewać dziękczynne Tedeum za to wszystko, co dla niego przygotował. Korzystamy z piękna Peloponezu, tego półwyspu, który ma zaledwie 21,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Zamieszkiwany jest przez populację około 1,1 mln ludzi. Większą część obszaru zajmują doliny oddzielone wysokimi górami sięgającymi do wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziom morza. W okresie mykeńskim, czyli około 1600 roku przed naszą erą, Pelopones osiągnął największy rozkwit. Rozwinęły się wtedy takie miasta jak Mykeny, Tiryn, Sparta, Pilos i cieszyły się one wysokim poziomem rozwoju. Od czasów prehistorycznych w Olimpii odbywały się igrzyska olimpijskie. Pokojowo współzawodniczyli w nich atleci z miast całej Grecji i Kolonii. W okresie klasycznym rywalizacja między Spartą a Atenami doprowadziła do wojny peloponeskiej, która zapoczątkowała schyłek starożytnej Grecji. Po długiej nocnej podróży zawitaliśmy wreszcie w Salonikach, gdzie już z daleka wita nas wenecka biała wieża pochodząca z XV wieku, gdzie w 1926 roku Turcy wymordowali oddziały Janczarów. Saloniki to stolica północnej Grecji, zajmuje wysoką drugą po Atenach pozycję w kraju. Tutaj znajduje się także jeden z największych uniwersytetów na Bałkanach. Saloniki były założone przez Kassandra, króla Macedonii, w 315 roku przed naszą erą, który nazwał miasto imieniem swej żony Saloniki, siostry Aleksandra Wielkiego. Miasto cieszyło się łaską królów macedońskich, a jego popularność trwała nawet w czasie, gdy Macedonia w 148 roku przed naszą erą została prowincją rzymską. Przejeżdżamy ulicami obok hotelu Macedonia, gdzie otwarcia dokonał Papandreou, a tutaj przed nami Ministerstwo Północnej Grecji. Zwiedzamy ruiny, które wciąż są na nowo odkrywane. Wreszcie dojeżdżamy do kościoła świętego Demetriusza, patrona miasta. Jest to pięcionawowa bazylika ustawiona na grobach świętych. Jest ona jednym z najpiękniejszych pomników ortodoksyjnej tradycji greckiej. Jej architektura z bogactwem rzeźbień i mozaik obejmujących okres od VI do IX wieku przykuwa uwagę zwiedzających. Kościół ten został zbudowany w V wieku naszej ery.
Wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się relikwie świętego Demetriusza. Miejsce bardzo szanowane, całowane przez wiernych prawosławnego kościoła greckiego. Obecnie przejeżdżamy przez Cavale, dawne Neapolis. Tutaj przebywał kiedyś święty Paweł w drodze do Filippi, do miejscowości, której już nie ma na mapie, a była oddalona o 30 km od Neapolis. Przebywał tutaj w 49 roku naszej ery. Podziwiamy ruiny starożytnego zamku. Mijamy ogromny akwedukt. Dochodzimy aż na szczyt góry, na której znajdują się ruiny warownego zamku. Przed nami jest pomnik Mohameda Ali, założyciela egipskiej dynastii, paszy Egiptu, który między innymi ufundował ogromny imaret. Jest to największa budowla muzułmańska na kontynencie europejskim. Imarecie pragniemy zakosztować tych dobrodziejstw, które tutaj serwują. A przed nami Turcja. Jest państwem położonym na dwóch kontynentach, w zachodniej Azji i południowej Europie, oddzielonych cieśninami Bosfor i Dardanele. Europejska część Turcji, będąca częścią historycznej krainy zwanej Tracją, graniczy od północy z Bułgarią, a od zachodu z Grecją. Azjatycka część Turcji, zwana Anatolią, leży na półwyspie Azja Mniejsza, otoczonym Morzem Czarnym od północy, Morzem Egejskim od zachodu i Morzem Śródziemnym od południa. Granica lądowa oddziela Turcję od Gruzji na północy, Armenii i Iranu na wschodzie, a Iraku i Syrii na południu. Ponad 58 milionów ludności. Sam Istanbul posiada 5,5 miliona mieszkańców. Największa góra to góra Ararat, znana ze Starego Testamentu, ponieważ na tej górze osiadła Arka Noego. Posiada ona 5165 metrów. Rozpoczynamy zwiedzanie Istambułu. Przechodzimy obok błękitnego meczetu, dochodząc do hipodromu, który w erze bizantyjskiej stanowił centrum życia społecznego. Tu odbywały się wyścigi rydwanów, a także występy cyrkowe i walki gladiatorów. Nad hipodromem góruje cudowny obelisk faraona Tutmizosa z 1500 roku przed naszą erą. Płaskorzeźba na marmurowej podstawie, starsza o 1800 lat, przedstawia rodzinę cesarską. Następny obelisk Tospina stoi jako świadek starożytnej chwały tego miejsca. Za rządów Konstantyna sprowadzono tu kolumnę sanktuarium Apolina w Delfach. Odlana była z brązowych zbroi zdobytych przez Greków podczas bitwy z Persami pod Plateą w 479 roku przed naszą erą. Obecnie przechodzimy do błękitnego meczetu, który został rozpoczęty w budowie w 1609 roku. Sześć minaretów i imponująca piramida kopuł miały przyćmić Hagia Sofię. Aby podkreślić wyższość Mekki, która także ma sześć minaretów, sułtan Ahmed kazał dobudować w Mekce siódmy minaret. Pobożni muzułmanie żyją w zgodzie z pięcioma filarami islamu. Tymi filarami są wiara, modlitwa, dawanie jałmużny, post i pielgrzymki. Modlitwy trzeba odmawiać pięć razy dziennie, o ściśle określonych porach. W błękitnym meczecie potężne kolumny z szarego marmuru, zwane nie bez powodu nogami słonia, wspierają kopułę. Nazwa meczetu pochodzi od koloru ponad 20 tysięcy płytek z izniku starożytnej Nicei, pokrywającej dolne części ścian oraz lożę kobiecą w galerii. Powoli udajemy się do kościoła Hagia Sofia, którego kopuła ma 55,5 metra wysokości i 32 metry średnicy.
cesarz Justynian, wkraczając w 548 roku do Hagia Sofia, aby ją poświęcić, urzeczony był rozmiarem i przepychem bazyliki. Podziękował Bogu, a następnie zawołał: Salomonie, przewyższyłem cię. Wspaniały kościół, stojący na najwyższym wzgórzu miasta, jako symbol duchowej i świeckiej władzy, stanowić miał centrum świata chrześcijańskiego. Mahmed II po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku uczynił z Hagia Sofii główny meczet, miejsce modlitw dla muzułmanów. W ścianie apsydy dobudowano niszę modlitewną zwaną mihrab. Dwie wielkie marmurowe urny stojące pod tylną galerią, w których wierni mogli dokonywać ablucji, pochodzą z pogańskiego Pergamonu. Na jednej z mozaik dostrzegamy Jezusa młodzieńca o jasnych włosach. Są inne mozaiki. Oto Konstantyn IX i żona Zoe z Chrystusem Pantokratorem z XI wieku oraz Jan II i Irena z Matką Boską z Dzieciątkiem z XII wieku. Przechodzimy do pałacu Topkapi. Nazwa tego pałacu pochodzi od bizantyjskiej bramy zwróconej w stronę morza. Przez wieki był siedzibą tureckich sułtanów. Najstarsze budynki pochodzą z lat 60. XV wieku, z czasów Mahmeta II. Ostatni zniesiono w 1839 roku, zanim sułtan Abdul Meczid I przeniósł rezydencję do pałacu Dolmabacie. W czasach największej świetności, od połowy XVI do połowy XVIII wieku, pałac zamieszkiwało około 5000 osób. Wychodząc z kuchni, przechodzimy obok Bramy Szczęśliwości, której strzegli eunuchowie. Było to publiczne wejście do prywatnych pokoi sułtana. Przechodzimy też obok biblioteki Achmeta III, zdobionej pięknymi kafelkami i intarsją z masy perłowej i kości słoniowej. Dochodzimy wreszcie do budynku haremu, do czasów Sulejmana Wspaniałego, czyli do XVI wieku. Harem był nieduży, gdyż niezliczone wyprawy wojenne nie pozostawiały sułtanom wiele czasu na życie prywatne. W okresie największego rozkwitu harem miał 400 komnat. Przed nami czarni eunuchowie, słudzy sułtana, którzy pilnowali, nałożnice i żony. Kobiety, które urodziły sułtanowi syna, stawały się faworyzowanymi żonami, ale najważniejszą była Walide sułtan, matka panującego władcy. Jej pełne przepychu apartamenty znajdowały się obok apartamentów sułtana, co świadczyło o jej pozycji. Tutaj łazienka matki sułtana. Nic dziwnego, że każda z mieszkanek haremu pragnęła, by to jej syn zwyciężył w walce o tron. Niektóre sale są bogato zdobione kafelkami i intarsją, szczególnie tak zwana pozłacana klatka. Tu w prawdziwym zaciszu dorastał następca tronu, czekając dnia, kiedy będzie mógł wziąć do ręki miecz Osmana, by zrealizować prawo bratobójstwa. Jesteśmy na dziedzińcu, gdzie znajduje się także basen dla nałożnic i żon, a tutaj złota droga, gdzie sułtan sypał złotymi monetami, aby wynagrodzić służbę nałożnicom. Miejsce, gdzie ustawiano fotel, tron sułtana. Kobiety mają twarze zakryte, często z rozkazu męża, aby nikt nie dostrzegł ich uroku. Przed nami jeden z tronów Sulejmana Wspaniałego. Wspaniały dziedziniec, gdzie widok na Złoty Róg, Bosfor i Morze Marmara potrafi tak bardzo oczarować. Przechodzimy na ostatni dziedziniec, skąd roztacza się widok na wspaniały meczet Sulejmana, który za chwilę odwiedzimy. Sulejman Wspaniały postawił ten meczet na cześć swojego ojca,
Selima Ponurego, który przyłączył święte ziemie arabskie do Imperium Osmańskiego. Przed wejściem do meczetu obmywane są ręce i nogi. Przed wejściem zdejmujemy buty, aby uszanować miejsce święte wyznawców islamu. Poeci opiewają ten meczet jako jeden z największych i najpiękniejszy, dający radość. Osobno w każdym meczecie modlą się kobiety. Jest to miejsce wyznaczone tylko dla kobiet. Po przejściu obok cmentarza wyznawców islamu dochodzimy do ogromnego grobowca wraz z trumnami byłych sułtanów, między innymi Sulejmana Wspaniałego. Wielcy władcy Imperium Otomańskiego. Istanbul, dawniej Konstantynopol, posiada w sobie ogromne bogactwo pamiątek. Przymierzamy stroje wyznawców tej religii, stwierdzając, iż nie pasują zbytnio do naszych twarzy. Wyruszamy w stronę Bosforu i Pamukkale. Przejeżdżamy obok wielkiego akweduktu oraz przez nowy most Galata, który został oddany do użytku w 1992 roku. Powoli dojeżdżamy do Pamukkale, co można przetłumaczyć jako bawełniana forteca. Ten niepowtarzalny krajobraz stworzyły gorące źródła o temperaturze 36 stopni Celsjusza, których wapienny składnik wytrąca się, gdy woda wytryska z wnętrza ziemi pod dużym ciśnieniem, a następnie ulega gwałtownemu ochłodzeniu na powierzchni. Zatrzymaliśmy się w Hierapolis. Zostało wzniesione przez lud Pergamonu w 190 roku przed naszą erą. Jako konkurencja dla Laodike i Saleucydów. Było w czasach rzymskich ważnym ośrodkiem produkcji wyrobów z wełny. Słynęło również z leczniczych właściwości znajdujących się tu gorących źródeł. Przed nami ogromna nekropolia, jedna z największych Azji Mniejszej. Znajdują się tutaj wspaniałe przykłady haleńskich kopców pogrzebowych, pięknie rzeźbione sarkofagi i rzymskie mauzolea. Po lewej stronie zwiedzamy łaźnie rzymskie z II wieku. Wielu starych rekonwalescentów spędzało w czasach rzymskich swoje ostatnie lata w Hierapolis i kazało się tutaj grzebać. Będąc tutaj, jesteśmy świadkami fenomenu przyrodniczego na świecie. Tarasy zostały wyrzeźbione w czasach, gdy zbocza służyły jako kamieniołomy do budowy starożytnego Hierapolis leżącego nieco dalej. Przez wieki bryły węglanu wapniowego gromadziły się na brzegach tarasów, tworząc małe niecki, w których zbierała się bulgocząca woda. Obszar ten znajduje się pod ścisłą ochroną. Nie wolno tu stawiać żadnych budynków, ale mimo to w porze suchej biel tarasów pokrywa szary, uliczny pył. Patrząc na ogromne, wapienne tarasy, można zobaczyć białe stalaktyty zwisające z niecek, błyszczące na tle intensywnie niebieskiego nieba, otoczone różowymi kwiatami oleandrowych zarośli. To wszystko Bóg przygotował dla nas, dla tych, którzy Go miłują. Efes starożytny znany jest przede wszystkim z kultu Artemidy, której poświęcono pierwszą świątynię zniesioną w VII wieku przed naszą erą. Rozmiar i wielka uroda świątyni uznanej za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego
przyciągały w następnych wiekach liczne rzesze pielgrzymów z całej Azji Mniejszej, zapewniając Efezowi niewyobrażalny wręcz dobrobyt i sławę. A my udajemy się do jednego z największych teatrów starożytności, który nadal każdego lata wypełnia się ludźmi podczas dorocznego festiwalu efeskiego. Może pomieścić około 25 tysięcy widzów i ma doskonałą akustykę, mimo iż scena jest bardzo zniszczona. Posiada 3 razy po 16 rzędów. Dziś mieści 18 tysięcy widzów. W jak kłopotliwej sytuacji musiał znajdować się święty Paweł, gdy podczas buntu złotników zakrzyczano go pieśnią „Wielka jest Artemida Efezjan”. Przechodzimy także przed bibliotekę Celsusa. Była jedną z 3 największych bibliotek starożytności. Liczbą zgromadzonych dzieł ustępowała tylko Aleksandrii i Pergamonowi. Bezcenne zbiory spłonęły w 263 roku, kiedy na miasto najechali Goci. Spłonęło wtedy 12 tysięcy woluminów. Udajemy się także do domu publicznego, który nazywany był domem przyjemności. Posiadał 2 piętra. Gromadził mężczyzn, kobiety. Zadziwiają nas także łaźnie scholastyki. Był to niegdyś ogromny piętrowy kompleks z komnatami z zimną i gorącą wodą oraz do dziś zachowanym systemem ogrzewania podłóg gorącym powietrzem. Obecnie jesteśmy w luksusowo wyposażonych łaźniach. Tutaj spotykali się zamożni mieszkańcy Efezu, rozmawiając i korzystając z tych luksusowych ubikacji. Wciąż poruszamy się po luksusowej ulicy. Ulica ta zwana była Embolo, stanowiła dawniej centrum handlowe miasta. Sklepy mieściły się pod krytą dachem kolumnadą, której podłogi pokrywała kosztowna mozaika. Wzdłuż ulicy stały posągi zamożnych obywateli. Schodów wiodących na piętro szczegół posąg Herkulesa, trzymającego skórę lwa z Nemei. Ulica była wyłożona marmurem, były nawet odpowiednie nacięcia, aby nie za ślisko schodziło się w dół. Przechodzimy teraz na teren bazyliki. Pierwotnie było to miejsce świeckie. Kościół przejął później określenie bazyliki, przenosząc to na ogromne świątynie. Bazylika tutaj znajdująca się miała 60 metrów długości. Do Efezu sprowadzano wodę ze źródła odległego 40 km, wykorzystując specjalnie dopasowywane rury uczynione z gliny. Znajdujemy się we wnętrzu biblioteki Celsusa. Najnowsze prace renowacyjne częściowo przywróciły dawny blask wschodniej fasadzie gmachu. Do pierwszego dużego konfliktu między chrześcijaństwem i kultem Artemidy doszło w 56 roku naszej ery. Przejeżdżający przez Efes w ramach swojej drugiej podróży misyjnej święty Paweł nauczał, że bogowie stworzeni ludzką ręką nie są wcale bogami. Złotnicy ciągnęli ogromne zyski ze sprzedaży miniaturowych świątyń Artemidy i uznali, że takie kazanie zagraża ich egzystencji. Wyrażając w teatrze swoje oburzenie kazaniem apostoła, omal nie doprowadzili do rozruchów. Śpiewali „Niech żyje wielka Artemida Efeska”. Artemida została pokonana przez Maryję, która tutaj do późnej starości razem ze świętym Janem Ewangelistą spędzała swój czas. Jesteśmy przy domku Maryi w Efezie. Katarzyna Emmerich, zakonnica ze stygmatami, opisała kościół i okolice, nigdy nie wyjeżdżając z Niemiec. Jedynie na podstawie swoich wizji w roku 1891 rozpoczęto prace wykopaliskowe w miejscu wskazanym w wizjach zakonnicy. Wkrótce odkryto fundamenty kościoła. Badania naukowe datują najstarsze fragmenty murów
na pierwszy wiek naszej ery. Tutaj 26 lipca w 1967 roku był Paweł VI, a 30 listopada w 1979 przebywał nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Maria objawiła się Katarzynie Emmerlich, mówiąc o tym miejscu, i rzeczywiście zostało ono odkryte. Na początku chrześcijaństwa w Jerozolimie było ogromne prześladowanie. W 1937 roku ukamienowany został święty Szczepan. W 1944 roku święty Jakub został ścięty. Święty Jan udał się wtedy do Azji Mniejszej i zabrał Maryję. Czyli zapewne tutaj w Efezie razem z Maryją spędzał swój czas. Tutaj w Efezie znajduje się także grób świętego Jana Ewangelisty. Ale chyba największym dowodem tego, iż to miejsce zostało wybrane przez Maryję, jest sobór w Efezie, który miał miejsce w 431 roku, kiedy to uznano Maryję jako Matkę Boga. Ustanowiono wtedy dogmat o boskim macierzyństwie Maryi. Z Efezu przyjechaliśmy do Izmiru, dawniejszej Smyrny. Izmir zarówno od północy, wschodu, jak i od południa wygląda jak ogromna ośmiornica wyciągająca swe macki ponad okolicznymi wzgórzami w stronę leżących dalej gór. Z pobliskich szczytów rozciąga się wspaniała panorama Zatoki Izmir. Nic dziwnego, że w ostatnich dekadach to portowe miasto tak bardzo się rozrosło. W 1960 roku liczyło 400 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma ich 2,5 miliona. Z pomnika spogląda na nas Kemal Atatürk, który w roku 1922 odbił miasto w ostatnim etapie walki o turecką niepodległość i samostanowienie. W pobliżu portu handlowego i jachtowego oraz urzędu celnego leży plac Konak, serce miasta. Jedyne zachowane pozostałości z czasów osmańskich to meczet Konak i wieża zegarowa. Najstarsze ślady osadnictwa nad zatoką pochodzą z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą i znajdują się na wzgórzu Bajrakli w północno-wschodnim rogu zatoki. Około 1000 roku przed naszą erą Grecy ścigani przez Jończyków przybyli tu i założyli kolonię, której nazwa pochodzi od popularnej w tym rejonie Mirry, bujnie porastającej okolicy. Z tej góry roztacza się widok na rzymską Agorę. Jest to najpiękniejsze miejsce w Izmirze, zwane Kadife Kale, czyli aksamitną fortecą. Dojeżdżamy do portu, gdzie spożywamy zakupione tutaj małże. Otwieram! Cytryna, cytryna! Patrzeń! Pyszności! Surowe, słuchajcie, kapitalne rzeczy! Polecam! Z Izmiru udajemy się na północ, do maleńkiego miasteczka Ayvalık. W 1773 roku sułtan wydał dekret nadający temu miasteczku status niepodległego greckiego państwa. Była to nagroda za ocalenie przez mieszkańców Gazi Hasana Pasy. Uratowali oni bohatera kampanii algierskiej, kiedy wracał on do ojczyzny po przegranej bitwie z rosyjską flotą pod Cesme. Nowy status zapewniał mieszkańcom ulgi podatkowe i zakaz osiedlania się w mieście obywateli muzułmańskich. Tutaj korzystamy przez cały dzień z uroku plaży nad Morzem Egejskim, cudownego basenu. Ten dzień 2 lipca zapisze się na stale w naszej pamięci, ponieważ tutaj nie pozwolono nam odprawić mszy świętej w hotelu. Wykorzystaliśmy cudowną plażę. Zostaliśmy otoczeni wojskiem, policją. Umiejmy stać zawsze za Chrystusem, bo cóż nasze życie warte, jeśli zapieramy się Boga poprzez strach.
Obok naszej grupy stoją żołnierze z karabinami maszynowymi. Każdemu z nas drży serce. Łzy napływają do oczu. Dopiero dzisiaj zrozumieliśmy, jak wielkiej odwagi potrzeba tym, którzy głoszą dobrą nowinę. Zrozumieliśmy świętego Pawła, który mimo aresztowań głosił orędzie zbawienia tym, do których był posłany. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym, pokojem mojego życia. O, 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 Panie mój. Z Ajwaliku docieramy do Troi, gdzie około 3000 lat temu rozgrywała się słynna wojna trojańska. Ruiny Troi długo leżały pogrzebane w ziemi, ale w połowie XIX wieku przedsiębiorca z Magdeburga w Niemczech Heinrich Schliemann zaczął szukać w Iliadzie Homera wskazówek co do lokalizacji tego miasta. Specjalnie nauczył się języka greckiego. W Iliadzie mowa jest o tym, że obie rzeki wystąpiły z brzegów, gdy Achilles wrzucił do nich ciała wrogów, których zabił w porywie szału. Ukryci za wysepką Tenedos, leżącą prawdopodobnie w pobliżu morskiego brzegu, Achajowie przygotowywali swój słynny podstęp i budowali konia trojańskiego. Schliemann uzyskał od władz osmańskich zgodę na prowadzenie wykopalisk i zaczął kopać szeroką i głęboką jamę w 40-metrowym wzgórzu Hisarlik. Idziemy teraz zwiedzać ruiny Troi. Schliemann natrafił na skarb znany jako skarb Priama. Znaleziska te dotarły do Berlina, ale po II wojnie światowej dziwnym trafem dzięki grupie radzieckich oficerów znalazły się w Moskwie. O ten skarb walczą Niemcy, jak i Turcja. Zwiedzamy Troję, która podzielona jest na różne okresy, od Troi numer 1, która rozwijała się 2900 lat przed naszą erą, do Troi numer 9, która ma swoją historię już w naszej erze, gdzieś do 400 roku. Wojna trojańska miała miejsce w latach 1240-1230 przed naszą erą. Troja numer 6, znaleziska z tego poziomu świadczą o tym, że przez wieki istniało tu i rozwijało się bogate miasto. A tutaj droga szeroka na 7 metrów, gdzie prawdopodobnie koń trojański wjechał do miasta. Przed nami świątynia Ateny, która została wzniesiona w czasach rzymskich w 350 roku naszej ery. Przechodzimy także obok Odeum, mały teatr, który przywołuje tych, którzy rozmyślają nad Iliadą. Grecja i Turcja, prawie poza nami. Grecja i Turcja, prawie poza nami. Jeszcze chwila, a znajdziemy się na kontynencie europejskim. Cisina Dardanelle ma 65 km i biegnie między Morzem Marmara i Morzem Egejskim. Pod koniec epoki lodowcowej cieśnina była wąską rzeczną doliną, która poszerzała się i wypełniała wodą w miarę jak podnosił się poziom morza. Dziś Dardanelle ma 7,5 km w najszerszym punkcie, a 1300 metrów w najwęższym. Chęć opanowania cieśniny była prawdopodobnie przyczyną wojny trojańskiej. W 480 roku przed naszą erą perski król Xerxes zbudował most ze statków i przekroczył Hellespont, aby uderzyć na Greków. Około 150 lat później o ziemie zajęte przez Persów upomniał się Aleksander Wielki. W 1356 roku Osmańczycy przepłynęli cieśninę na tratwach
i po raz pierwszy postawili stopę na ziemi europejskiej. Przed nami Ryszard Mreńca, uczestnik pielgrzymki szlakiem świętego Pawła. Drogi Ryśku, jakie są twoje wrażenia w ostatni dzień naszej pielgrzymki, ponieważ była to pielgrzymka trudna. Co pozostało w twoim sercu? Co chcesz przekazać tutaj tym, którzy będą oglądali, czy tym, którzy uczestniczyli razem z tobą w tej pielgrzymce? Właściwie to jest taka pierwsza refleksja, że była to pielgrzymka do źródeł. Właściwie nie tylko do źródeł cywilizacji europejskiej, ale właściwie po części do źródeł nas samych. Właściwie tutaj zobaczyliśmy wszystkie ważniejsze miejsca w Grecji, bo oczywiście Atena, oczywiście cały Peloponez. Mieliśmy okazję zobaczyć całą kulturę mykeńską, całą właściwie kulturę achajską, doryczką, etc., etc. Ale jednocześnie staliśmy się właściwie z taką rzeczą nas niespotykaną, a więc bliżej poznaliśmy drogę, jaką obrał święty Paweł. I przyznam się szczerze, że zawsze starałem się połączyć jakby te dwa elementy, element właśnie grecki i element właśnie chrześcijański, który jakby tak wskoczył nam tutaj dość nagle. I taka jedna refleksja mnie nawiedziła właśnie w momencie, jak zwiedzaliśmy Troję, że przecież te dwie rzeczy się łączą. Bo proszę zauważyć, że właściwie święty Paweł był człowiekiem, który z Chrystusem się nigdy nie spotkać. Jak czytam jego historię, jego życia, on był oczywiście Chrystusem Żydem, który właściwie był krytykiem tam ludzkim, a więc był człowiekiem, który właściwie wołał się zupełnie innej, jakby powiedzmy, epoce i miejscu, ale jednocześnie na pewno był zachwycony kulturą grecką. I z drugiej właściwie strony mamy taką sytuację, gdzie stoimy na ruinach Troi i praktycznie rzecz biorąc wsłuchujemy się trochę myślami w samą treść właśnie Iliady, kiedy to właśnie nie człowiek chwali mury Ilionu, ale chwali bogini. Gniew Achilla, bogini, sław obfity szkody. To przecież bogini kazała Homerowi napisać tą właśnie wielką epopeję, jak zresztą sam to twierdził. I jednocześnie mamy sytuację taką, że Paweł został powołany na właśnie głosiciela prawdy Jezusa w sytuacji, której właściwie nie był jego uczniem. Został po prostu wybrany i widzimy element pewnej takiej zbieżności, opatrzności. I to właśnie było dla mnie rzeczą niesamowitą, gdy się uświadomiłem, że rzeczy wielkie nie dzieją się same z siebie. Jednak mimo wszystko dzieją się pod, jakby powiedzmy, za wolą Boga lub Bogów. I taki fajny przyszedł na to na myśl w ten czas, właśnie z Iliady, że Zeusa złotym domu wspartym na obłokach zebrane razem bogi o wiecznych wyrokach. I faktycznie my chyba takim wyrokom jesteśmy poddani, skoro dane nam było zajechać, objechać całą Grecję, zobaczyć wszystkie elementy kultury greckiej i jak na razie szczęśliwie wracać tutaj do tego kraju. Dzięki. Oczywiście tutaj sformułowanie bogów. Myślę, że na górze w Atenach święty Paweł właśnie ukazał ten ołtarz nieznanemu Bogu, prawda, mówiąc o tym prawdziwym Bogu. I myślę, że ci bogowie, którzy towarzyszyli tym ludom, których żeśmy poznawali, w jaki sposób zostali tak bardzo wykluczeni przez myśl świętego Pawła o pierwszym, o jedynym Bogu, prawda? Ten, który zakładał gminy chrześcijańskie, ukazał właśnie wizję jedynego Boga, Boga pełnego miłości, i ten Bóg zwyciężył właśnie na tych terenach, które były owładnięte właśnie wiarą w tych właśnie bogów z Olimpem na czele, prawda? Oczywiście to przede wszystkim trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że na pewno święty Paweł znał mitologię grecką, na pewno był wyszacowany na kulturze greckiej, na dzieła greckich, gdyż sam okres jego życia po prostu na to wskazuje. A poza tym, jeżeli był w Grecji, jeżeli bywał w miastach greckich, głosił naukę, musiał znać Grekę. A powtórę, przecież w 113 roku przed Chrystusem właśnie za Ptolemusza III Filadelfosa dokonano się kompilacji, tłumaczenia właściwie pism starotestamentowych właśnie w języku greckim. A więc mamy taką po prostu sytuację, w której Greka jakby bezpośrednio staje się kamieniem, na którym budowano kulturę chrześcijańską. I to właśnie było dla mnie fantastyczne, że rzeczywiście tkwimy dzisiaj po uszy w kulturze greckiej. To jest ten kamień węgielny, który mieliśmy okazję zobaczyć. Oczywiście jest to pewien czas, następstwo czasowe, następstwo kultury i wierzeń, ale ono po prostu istnieje cały czas. Tak, święty Paweł powiedział, że już nie ma Greka, nie ma poganina. Są wszyscy braćmi, prawda? Są wszyscy wyznawcami Chrystusa, gdzie kamieniem węgielnym jest właśnie Chrystus i na nim budujemy dalej naszą przyszłość.
Dobrze, witaj Celinko. Słuchaj, już jesteśmy na ostatnim postoju w Serbii, ponieważ zdaję sobie sprawę, że młodzież współczesna no, ma tak niewiele do powiedzenia światu, ponieważ dba o swoje sprawy. Jednak wybrała się z nami do Grecji i Turcji. Może powiedz jedno zdanie, które w jakiś sposób pozostało ci głęboko w sercu. Może coś takiego szczególnego, coś co byś chciała przekazać tym, którzy uczestniczyli razem z tobą, też będą oglądali tę kasetę. Ponieważ jesteś jedną z najmłodszych, dlatego chodzi o twoje zdanie. Czy w ogóle Grecja, Turcja wywarła jakiś wpływ na twoje myślenie, na przyszłość, na naukę? Może coś pozostało? Proszę bardzo, tak na szybko. Oj, nie wiem co, nie są dobrze powiedzieć, ale może to, że warto po prostu zwiedzić te miejsca, gdyż przydają się w ogóle w życiu i w dalszej nauce. A czy na przykład Ateny albo coś, czy wywarły jakieś wrażenie? Tak, właśnie ogromne. Głównie Ateny, bo... A co takiego w Atenach na przykład? Akropol. Właśnie to nawiązywało do czasów starożytnych. Tam było połączenie tych czasów starożytnych z nowożytnością. I to właśnie było takie ekscytujące. A czy święty Paweł będzie teraz dla ciebie kimś bliższym? No, myślę, że tak. A czy listy świętego Pawła będziesz czytała? Czy wydaje ci się teraz to możliwe do zrozumienia? No tak. Teraz już o wiele głębiej to będę miała zrozumieć. Dzięki. Właśnie o to chodzi. Myślę, że właśnie w twoim wieku powinny osoby pojechać, przeanalizować, przeżyć, po to, aby może więcej wiedzieć, więcej przeżyć. Dzięki serdecznie. To z Bogiem. Do zobaczenia w Polsce. Pielgrzymka dopięła swego, że my możemy teraz, słuchając tych listów, czy do Koryntian, czy do Tesaloniczan, czy do Filipian, Efezjan, możemy powiedzieć, możemy się chwalić. I to jest najważniejsze. Było. Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Żegnamy was, alleluja, żegnamy was, alleluja. Żegnamy was, alleluja, żegnamy was.